Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ćwiczenia rozciągające na całe ciało, na górną i dolną część ciała. Rozciągamy się dzisiaj, przygotujcie się. Stajmy ze stopami na szerokość bioder, unosimy wysoko ramiona i przy wydechu ściągajcie barki, łopatki do tyłu, klatkę piersiową do przodu. Wdech, unosimy wysoko i przy wydechu łopatki ściągamy. Wdech i wydech. Czujcie, jak barki ściągamy do tyłu, żeby rozciągać mięśnie klatki piersiowej i barków. I jeszcze jeden raz. Unosimy tylko prawe ramię wysoko, a lewym staram się dosięgnąć jak najniżej. Wdech, wracamy do pozycji wyprostowanej i wydech do boku, ale również troszkę do tyłu. Ściągajcie pośladki, wdech i wydech. Pilnujcie, żeby nie wypychać bioder do przodu w ten sposób, bo będziecie obciążać za bardzo plecy w odcinku lędźwiowym. Ściągamy mięśnie pośladków, ale biodra są w tej samej pozycji. Wdech i wydech. Jeszcze kilka razy. Jeszcze jeden raz wdech i wydech. I to samo w drugą stronę. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Ostatni raz. Powolutku uginamy kolana. Przechylamy biodra do przodu. Czujcie, że brzuch, żebra, klatka piersiowa są blisko Waszych nóg, nie głowa. I kołyszymy się do przodu i do tyłu. Ramiona, gdzie Wam pasuje, mogą być z tyłu. Że dociągacie jeszcze bardziej tułów. Jeśli ktoś schodzi nisko, może dłonie oprzeć z przodu przed sobą. Czujcie, jak rozciągają się plecy, szczególnie dolna część, pośladki, mięśnie nóg. Łapiemy za przeciwny łokieć, kołyszemy ramionami. Pozostajemy w tej samej pozycji. Kolana ugięte, biodra nisko. Dłonie przed sobą. Krok do tyłu, pozycja psa z głową w dół. Maszerujemy w miejscu, rozciągamy teraz mięśnie nóg jeszcze bardziej, szczególnie dolną część łydki. Głowę trzymamy między ramionami. Nie patrzymy na stopy, tylko bardziej przed siebie. I teraz małymi krokami do przodu. Stopy znowu na szerokość bioder, kolana ugięte. Przy wdechu unosimy klatkę piersiową, tak, do dłoni do wysokości kolan. I przy wydechu powoli opuszczamy. I znowu z własnym oddechem wdech unosimy
Przy wydechu rozciągamy znowu mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Powoli ku do pozycji stojącej. Dopóki nie mamy sylwetki prostowanej, kolana są cały czas ugięte. Unosimy wysoko ramiona. Z wydechem znowu ściągamy barki, łopatki. Wdech. I wydech. Czujemy, jak rozciągamy mięśnie klatki piersiowej, jak poprawiamy zakres ruchu w naszych barkach. Teraz stopy nawet szerzej niż szerokość barków. Przenosimy ciężar ciała z jednej na drugą nogę. Żebyście nie kołysali bioder w ten sposób, tylko cały ciężar ciała na jedną nogę. I ta noga jest ugięta, stopa, kolano skierowane do przodu. Czujemy, jak rozciągamy wewnętrzną część ud. Możecie też czuć trochę biodro, ale więcej uda. Jeśli nie czujecie, to stopy jeszcze szerzej. Możecie schodzić jeszcze niżej. Lekko pochylamy sylwetkę do przodu, ale plecy są wyprostowane. W ten sposób, żebyście nie garbili, nie zakrąglali pleców, przechylamy biodra do przodu, żeby rozciągać nogi. Możecie pozostać na kilka sekund. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Zmiana nogi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Powoli do pozycji stojącej unosimy wysoko ramiona. Z wdechem uginamy łokcie. Wdech i wydech. Jeżeli będzie Wam w tej pozycji niezbyt wygodnie, stopy można troszkę przesunąć do siebie. Sylwetka biodra bez ruchu, żebyście nie znowu nie do przodu lub głowę w dół, bo to jest tylko i wyłącznie kompensacja Waszego ciała. Nie ma mobilności w barkach, więc może te dłonie nie będą z tyłu za głową, ale staramy się łokcie po prostu wypachać jak najwyżej. Jeszcze raz wdech i wydech. Powoli opuszczamy. Prawe ramię teraz już tylko do boku. Im bliżej prawe ramię Waszej głowy, tym bardziej rozciągamy prawą stronę i bardziej angażujemy mięśnie boczne lewej strony. Zwróćcie uwagę, żeby nie przechylać bioder. To jest tylko ruch od pasa w górę. Wdech i wydech. I zmieniamy stronę, lewe ramię, wdech i wydech. Uśmiechamy się, rozluźniamy mięśnie twarzy. Nie próbujemy zbyt mocno forsować naszego ciała, bo wtedy wstrzymujecie oddech i napinacie mięśnie, a my je chcemy rozciągnąć. Powoli opuszczamy. Stopy znowu szerzej.
cały czas równolegle do siebie. Dłonie z tyłu, czyli już angażujemy znowu tutaj naszą klatkę piersiową, ściągając barki do tyłu. Mogą być w ten sposób. Możecie zapleść dłonie. Kto czuje, że ta klatka piersiowa bardziej się otwiera, to może nawet uniesie ramiona. Wdech i wydech. Muszą być proste. Może to będzie tylko lekkie ugięcie łokci. Wdech i wydech. Ciągnięcie do tyłu. Czujcie, że pracują mięśnie górnej części pleców, a rozciąga się klatka piersiowa i barki. I jeszcze jeden raz. Dłonie możecie sobie oprzeć w dolnej części pleców, powoli z wyprostowanymi kolanami, skłon do przodu. Wdech i wydech. Cały czas barki, łopatki ściągnięte. Kto czuje, że może się bardziej rozciągnąć, to znowu unosi ramiona. Wdech i wydech. Najlepiej, gdyby głowa była w linii z kręgosłupem. Nie opuszczamy głowy. Mięśnie szyi pracują i przy skłonie do przodu patrzymy w dół. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Jeszcze jeden raz. Powoli uginamy kolana. Dłonie przed sobą i znowu do pozycji psa. Z głową w dół maszerujemy i porównujemy, jak ta mięśnie, tylne nóg, czy już troszeczkę zareagowały nasze rozciąganie, czy jeszcze nie. Do pozycji na czworaka. Oprzemy sobie łokcie w linii z naszymi barkami na szerokość barków. Stopy i kolana na szerokość bioder. Przy wdechu lekkie pochylenie do przodu. Przy wydechu staramy się schodzić nisko z biodrami, klatką piersiową, żeby rozciągać całą górną część ciała. Ale możecie również czuć odcinek lędźwiowy, pośladki, czy nawet biodra. Trzymamy przedramiona i łokcie na podłodze. Jeżeli przy ruchu do tyłu nam się unoszą, to zmniejszyć zakres ruchu. Wdech, ruch do przodu i wydech do tyłu, kiedy rozciągamy mięśnie. Próbujcie też angażować mięśnie brzucha. Przy wydechu ściągamy mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. Jeszcze jeden raz. Pozostańmy w tej pozycji. Spróbujcie teraz z wyprostowanymi ramionami, czyli łokcie mamy uniesione i lekko kołyszemy się na boki, patrząc cały czas do przodu. Znowu do pozycji psa z głową w dół. Teraz rozciągamy prawą nogę, czyli lewa jest bardziej ugięta niż prawa. Nie musi być wyprostowana. Ważne, żebyście czuli, że rozciągacie łydkę i tylną część uda, a w tym samym czasie dociągacie klatkę piersiową w stronę waszych nóg. I zmieniamy stronę. Oddychamy i znowu zmiana na kilka oddechów. Nie martwcie się, jeśli pięta nie dotyka podłogi, nie o to chodzi. I jeszcze raz zmieniamy. Świetnie.
do pozycji na czworaka. Lewa noga jest wyprostowana, palce podkurczone. Będziemy pochylać się do przodu i do tyłu, wypychając piętę do tyłu, żeby rozciągać tylną część nogi. Przede wszystkim to będzie łydka i mięśnie pod kolanem. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Plecy. Zwróćcie uwagę, jak ułożony jest szczególnie odcinek lędźwiowy. Najlepiej, gdyby był płaski. Nie wyginamy ani w jedną, ani w drugą stronę. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. I zmiana nogi. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Jeszcze dwa powtórzenia. Prawa noga przed sobą. Będziemy teraz rozciągać przednią część lewej nogi, ale również prawą część tutaj na wysokości biodra i pośladka. Przy tym zejściu bioder do przodu i w dół, pośladek lewej strony mocno napięty. Wdech i wydech. Jeżeli macie dobrą równowagę, dodać ruch ramion, wdech i wydech. Klatka piersiowa do przodu, barki do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Jeszcze jeden raz. Zostajemy w tej pozycji. Biodra mogą być wyżej. W każdej chwili możecie skorygować. Wdech, sylwetka jest wyprostowana. Z wydechem skłon do przodu. Pogłębiamy rozciąganie. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy. Zmieniamy stronę. Najpierw z dłońmi na biodrach. Wdech, wydech, rozciągamy. Teraz to jest lewa część, pośladek, biodro i przednia, prawe udo i mięśnie tu w zgięciu biodrowym. I ramiona, jeśli możecie. Wdech i wydech. Klatka piersiowa też nam się rozciąga. Jeszcze jeden raz. Lewe ramię z tyłu, wdech, klatka piersiowa wysoko. Z wydechem skłon do przodu. Cały czas pośladek prawej strony mocno pracuje. Tu wspieramy odcinek lędźwiowy, aktywniając te mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Powoli do pozycji na czworaka. I pozycja dziecka. Możecie oprzeć klatkę piersiową na udach. Albo pogłębić rozciąganie, stawiając stopy razem, ale kolana na zewnątrz. Wtedy mamy więcej miejsca na klatkę piersiową, ona schodzi niżej i wtedy rozciągamy te mięśnie jeszcze bardziej. Jeśli jest za dużo, to można się lekko podeprzeć na przedramionach. Oddychamy głęboko, spokojnie. I powoli kładziemy się
na brzuchu. Możecie sobie podeprzeć brodę lub czoło prawą pięścią i będziemy rozciągać przednią część lewej nogi, więc uginamy kolano. Jeżeli nie dosięgacie, to zostajemy w tej pozycji. Mocno musi pracować pośladek obydwa, ale w szczególności tej zgiętej nogi, bo biodra musimy dociskać do podłogi. Jeżeli stopa jest bliżej, można spróbować zapiąć zapięte lub za stopę. Jeśli ucieka Wam kolano na zewnątrz, to już jest to znak, że mięsień nie jest na tyle rozciągnięty i to już jest kompensacja. Staw już nie jest ustawiony prawidłowo, więc lepiej w ten sposób niż z wypchniętym kolanem na zewnątrz do boku. Im bardziej dociągacie pięte do siebie, tym intensywniejsze rozciąganie lewego uda. Jeśli jeszcze czujecie, że możecie rozciągnąć mocniej, to unosimy kolano. Z wdechem opuszczamy, z wydechem unosimy. I jeszcze jeden raz wdech i wydech. Opuszczamy. I teraz prawa strona. Ta sama zasada. Kolana blisko siebie. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. Powolutku. Opuszczamy przedramiona wzdłuż ciała, powoli do pozycji dziecka. Tym razem biodra wysoko, możecie znowu na przedramionach. Opuszczamy klatkę piersiową, głowę lub na wyprostowanych. Im bardziej wyprostowane ramiona i plecy, to większe, głębsze rozciąganie górnej części ciała. Klatka piersiowa, ramiona, barki, dolna część pleców, pośladki. I jeszcze dwa oddechy. Głęboki wdech i wydech. Położymy się teraz na plecach. Nogi skrzyżowane, oparte dłonie na kolanach lub jeżeli nie unosicie głowy przy zaplataniu przedramion, to możecie tą opcję wypróbować. Ale jeśli poczujecie, że tu głowa nam się wygina, obciążamy kark, wtedy dłonie na kolanach. Jeżeli one są dosyć wysoko, no to nie ma sensu tu niepotrzebnie obciążać kark. I kołyszemy się na boki. To jest świetne ćwiczenie rozluźniające, rozciągające dolną część pleców, biodra i pośladki, ale przez te kołysanie również wzmacniamy boczne mięśnie brzucha. Jeżeli schodzicie nisko, łokieć i kolano jest blisko podłogi, to wtedy z ramionami do boków, już nie skrzyżowane, tylko stopy, kolana razem i próbujemy w ten sposób. Wtedy bardziej angażujemy mięśnie brzucha, właśnie boczne, tylne, przednie trochę, ale więcej boczne. Nie unosimy przeciwnego barku. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę, wdech i wydech. Świetnie, ramiona wzdłuż ciała i próbujemy wyprostować na tyle, ile dajecie radę. Obydwie nogi, wdech i wydech. Najpierw z palcami skierowanymi do góry,
jeśli Wasze nogi są całkowicie proste i czujecie, że jeszcze można je mocniej rozciągnąć, to wypychamy pięty. Ale jeżeli noga jest ugięta i czujecie, że tu mięśnie się mocno napinają, to z tą stopą palcami bardziej do góry. Tak, żebyście nie za bardzo obciążali mięśnie. Wdech, nogi ugięte. Wydech, prostujemy. Możecie to ćwiczenie użyć również jako wzmacniające mięśnie brzucha, bo trzeba je uaktywnić przy tym wydechu. Mięśnie brzucha ściągamy, lędźwie, odcinek dolnych pleców dociskamy do podłogi. Wdech i wydech. Jeżeli mięśnie są mocne, to będziecie czuli, że nawet będą Wam się lekko unosić biodra. Wdech i wydech. I ostatni raz. Lewa stopa na podłodze, prawą oprzemy sobie o lewą nogę i kołyszemy, ale tylko dolną część ciała. Staramy się, żeby plecy były jak najbardziej nieruchome. I znowu doskonałe ćwiczenie rozciągające, ale przez unieruchamianie tułowia pracują mięśnie brzucha. Wszystkie, ten core. Wszystkie mięśnie wokół talii. Wdech i wydech do lewej, kiedy rozciągamy bardziej naszą prawą stronę. Dociskamy odcinek lędźwiowy do podłogi, nie odrywamy prawej strony, kiedy kołyszemy nogi do lewej i odwrotnie. Jeszcze raz. Zmiana strony. Wdech do lewej, wydech do prawej. Wdech i wydech. Barki nam się nie unoszą. Ostatni raz. Świetnie. Teraz kolana ugięte, staramy się je dociągnąć do siebie jak najbardziej potrafimy. Wdech i wydech. Znowu ćwiczenie rozciągające, plecy, pośladki, tylna część ud, ale wzmacniający brzuch, jeżeli uaktywnicie te mięśnie. Czyli znowu przy wydechu dociskamy odcinek lędźwiowy do podłogi, brzuch w dół. Jeśli ktoś ma z tym problemy, to na końcu tego odcinka będzie link w filmiku, którym objaśniam, jak te mięśnie uaktywniać skutecznie, żeby rzeczywiście pracować na 100% nad mięśniami brzucha. Wdech i wydech. Ostatni raz. Pozostajemy w tej pozycji. Jeśli kolana są blisko, to próbujemy złapać za kostki lub nawet zapięte, ale jeżeli znowu unosi nam się głowa, to te nogi są za wysoko, więc tylko dłonie lub przedramiona pod kolanem i ciągniemy. Nic na siłę. Chodzi o to, żeby ściągać kolana jeszcze niżej, a nie unosić głowę i obciążać kark. Możecie pozostać lub jeszcze dodatkowo kołysać się na boki. Zależy jak tam mięśnie nóg. Możecie nawet próbować wyprostować jedną nogę. Lub nawet ją tylko lekko ugiąć. Wszystko polega na tym, żeby dopasować ćwiczenie do swoich własnych możliwości. Ja Wam pokazuję, jaki może być zakres ruchu, ale nie oznacza to, że tak ma być wykonane ćwiczenie. Równie dobrze mogą być dłonie tu, kolana ugięte lub tylko lekko próbujecie tą nogę wyprostować, bo się po prostu na razie więcej nie da.
Wszystko na miarę własnych możliwości. Opieramy stopy na podłodze, wyciągamy ramiona wysoko i ze skrętem bioder na boki. Cały czas wyciągamy ramiona, rozciągamy kręgosłup. Górna część ciała jest aktywna. Jeszcze po jednym razie. Krzyżujemy nogi, dłonie pod kolanem i siadamy. I wstajemy. Głęboki wdech, wydech ze skłonem w prawą stronę. Wdech i wydech. Jeszcze po jednym razie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy udział. Mam nadzieję, że jesteście porozciągani, czujecie się lepiej, naładowaliście swoje ciało i umysł pozytywną energią na cały dzień. Dziękuję bardzo za wspólne ćwiczenia, za udział. Dajcie kciuki, napiszcie w komentarzach, jak te ćwiczenia Wam się podobają, które z nich jest dla Was najłatwiejsze, a które sprawia Wam trochę więcej trudności. To może opiszę Wam jeszcze w komentarzu, co możecie zmienić, co możecie poprawić, żeby ćwiczenie było bardziej efektywne. Kto się jeszcze nie zasubskrybował, proszę, naciśnijcie teraz na przycisk i na dzwonek. Będziecie dostawać mailem informacje, jaki filmik polecam, jakie ćwiczenia polecam w ciągu tygodnia, żeby trening tygodniowy miał sens. Dziękuję za udział, dziękuję za Waszą aktywność i wsparcie. Życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku następną sobotę.